Janusz ze Startupów, odcinek 21. Dziś trochę o technologiach, które powinny pomóc polskiemu sportowi, polskiemu sportu. Sportu. Polskiemu sportu. Polskim parasportowcom. To powiedziałbym, że polscy parasportowcy sobie radzą Nie, tu jest parasportowcy w tym drugim tego słowa znaczeniu. W sensie niby sportowcy. Niby sportowcy. Z polskim niby sportowcom. Tak. Paralimpijczycy sobie akurat radzą. Ach, paralimpijczycy są świetni, złego słowa nie powiem. Więc tutaj para rozumiemy tak jako niby parasport, Paragwaj, czyli niby kraj, Paradiso, czyli niby klub, jednak burdel. Czy to jeszcze jest, czy już nie? Najwyżej będziemy mieli proces. No na pewno, jakiś proces na pewno. Ja właśnie idę 30 sierpnia na proces Kawki w reżyserii Lupy, więc nie będę dostępny. Nie będzie mnie w internecie przez 5 godzin. I w poniedziałek nie będę cię mógł zapytać, jak minął ci urlop, bo prawdopodobnie będziesz w szoku. Zwłaszcza, znaczy nie urlop, tylko weekend, zwłaszcza, że to kiedy? 5? Tak, 30 sierpnia. To dziennie. To nie, to już będziemy absolutnie świętować porozumienia sierpniowe dnia następnego, a potem dzieci poszły do szkoły i zawróciły, czyli 1 września 39. Historia, którą mój dziadek zawsze opowiadał. Mówi tak, no poszedłem do szkoły, ale powiedzieli, że jest wojna, to wróciłem. Co miałem zrobić? Ja nie będę tutaj swoich wspomnień związanych ze stanem wojennym przytaczał. Nie, on miał szkołę zabitą w trakcie prawdziwej wojny. Ja to rozumiem. Jest stan wojenny. Rozumiem dokładnie. Stan wojenny też był jako prawdziwa wojna uznawany przez wiele z moich sąsiadek. Niepliwie, ale rozumiem, że one nadal prowadzą wojnę z odmiennym myśleniem. Nie, one nie żyją. No to już za światów te wojny prowadzą. Za światów. To już taki film, Wojna światów. Wojna prowadzona za światów. Dobrze, bo tutaj dojdziemy do jakichś poltergeistów, to tego chciałbym uniknąć, bo mamy tutaj takie ładne biuro. Mamy ładne biuro i mamy ładne tematy na dzisiaj. Zacznijmy od takiego lekkiego, bekowego tematu, który waży 6 miliardów dolarów. Ktoś już podsumował wyczyny Elona Muska. Geniusza, miliardera. Geniusza, miliardera, wizjonera. Filantropa, wizjonera, playboya. Bardzo pracowitego człowieka, który ma problemy. Mam nadzieję, że on się w Playboyu nie rozbierze. Nie. Bo to chyba z tym Playboyem. Playgirl od tego. Z Playboyem to troszeczkę mnie poniosło. No tak. Ma problemy ze snem, więc on teraz nie ma czasu na bycie Playboyem. Teraz raczej. To chyba akurat okej, jak się ma problem ze snem. No i dużo proszków. Muszę prowadzić nocne życie bogate. Podobno już ma dość nocnego życia bogatego, więc. Podobno przestał spać w fabrykach Tesli i podobno już udaje mu się słapać więcej niż 2 godziny snu na dobę, w czym pomagają mu pigułki nasenne, delikatne, leciutkie. Niestety mam wrażenie, że ten człowiek przez ostatnie 2-3 miesiące to więcej chyba krzywdy robi Tesli niż pożytku. Chyba tak. Poszedł tą samą drogą, którą prezydent Stanów Zjednoczonych. Tak. Czyli prowadzenie polityki firmy przez Twittera. I niestety nie gdzieś dotarł już wszedł na ścieżkę full retard niestety. Przepraszam, na jaką ścieżkę? Full retard. Full retard. Okay. Never go full retard. Myślałem, że to jest jakieś hiszpańskie słowo, nie. Które się odnosi do jednej z dróg, którą Che Guevara jechał na spotkanie z Fidelem Castro, żeby ustalić, że będzie się zajmował w Ministerstwie Gospodarki rowerami. Ja od ostatniego odcinka nauczyłem się mój bien. Więc mój bien. To tutaj, tu jest no mój bien. I się okazało, że wale to nie jest wale, tylko mbale, albo bale wręcz. Więc w ogóle nie rozumiem, jak można V wymawiać jako B. Mam problem z hiszpańskim. No w każdym razie Elon, znowu okazało się, że inwestorzy mają problem z przyjęciem na klatę prezesa firmy, który sprawia wrażenie, jakby nie bardzo kontrolował rzeczywistość dookoła siebie. I stwierdzili, że to my może jednak inaczej zbudujemy sobie portfele i kurs padł na pyski. Ile tam? 6-8 miliardów? 8 miliardów. 8 miliardów. W tydzień. No pewnie teraz się trochę zmieniło, ale musielibyśmy to sprawdzić, jesteśmy leniwi, więc nie będziemy tego robić. No co do grosza nie będziemy liczyć, ale tu raczej chodzi o skalę tego, jak... Nie, może 8 miliardów to nie jest dużo w skali giełdy, może to jest... W skali giełdy nie, no ale w skali spółki. Znaczy w skali spółki giełdowej dużej, no bo taki Apple to tryliard, miliard, bilion. Bilion bilionów. No dobra, w dalszym ciągu 9, 6, 8
powyżej 5 miliardów, to jest sporo. Widzę, że szafujesz tymi cyframi. A co? Stać mnie. Jak kabalista jakiś stary. 7, 8, 2, 1 tutaj. Koniec świata jest bliski. Koniec świata jest bliski, dokładnie tak. Tak. A propos weekendu, bo rozumiem, że świat się najczęściej, że świat się najpewniej skończy w weekend. To rozumiem, tak. Że Radku, twoją ulubioną rozrywką poza grillowaniem sejtanu jest oglądanie Netflixa. Grillowanie tempeha również. Tak, oczywiście grillowanie Netflixa bardzo lubię. Tu pozwól, że użyję śmiesznego dowcipu. To ja ocenię, czy jest śmieszne. Tak, Dorota Wellman ostatnio się wypowiedziała, że młodzi to są w ogóle dramatycznie nieaktywni. I co tu, czy wy się obudzicie dopiero jak wam wyłączą Netflixa? I ktoś się odpowiedział, pani Doroto, pani nic nie rozumie, jak nam wyłączą Netflixa, to my się w końcu wyśpimy. I taka jest prawda. To śmieszne. Tak, uśmiałem się bardzo, zwłaszcza jak starzy ludzie po łajanki w kierunku młodych, że młodzi nie protestują, podczas gdy protestują. No ale to już nie będziemy o tym, bo to temat smutny. Netflix. No ciekawe, czy jest to sytuacja. Czy jesteśmy w stanie sytuacji przedrewolucyjnej w znaczeniu leninowskim? Zastanawiam się. Bo Netflix... Dopóki Netflix działa, myślę, że nie będzie moim zdaniem nie. Bo a byliśmy blisko, bo kiedyś na Netflixie podobno, nie wiem, ja pamiętam tylko oceny. Kiedyś na Netflixie góra-dół. Góra-dół to było potem. Najpierw były prawdziwe oceny. Takie gwiazdki, moim zdaniem. Ale ja w ogóle nie, zwracam uwagi na to nigdy. Sobie tutaj imaginuję. No. I okazuje się, że potem były gdzieś też recenzje użytkowników. Nie wiem, czemu to miało służyć, skoro są portale do tego przeznaczone. Rotten Tomatoes, czy IMDb. Nie wiem, Metacritic, czy IMDb, dokładnie. Czy też Filmweb, już nie bądźmy tacy... Nie bądźmy tacy okcydentocentryczni. Tu tego nie widać, ale się właśnie zapadam w sobie. To, że masz na Filmwebie konto, czy nie, że nie masz? Czy nie. Pierwszy raz słyszysz o tym portalu? Nie. Filmweb jest niestety dla mnie miejscem zbyt dramatycznym. No, no nic, no ale to, to już są gorsze miejsca w internecie. Tak, Goatsy. I to jest jedyne gorsze miejsce w internecie. I shownomercy.com. O czym to? Aha, o systemie recenzji na Netflixie, których nikt chyba nigdy nie widział. Nie wiem, czy ty widziałeś jakąkolwiek recenzję? Nie widziałem, ale zniknęło oficjalnie. Absolutnie. Oficjalnie, bo oni zapowiadali jakiś czas temu, że znikną recenzje. I w dalszym ciągu ich wtedy nie znalazłem. One chyba przez WW można je było tylko czytać. Ale jedyne, co teraz zostało, to oczywiście poziom dopasowania danego filmu do ciebie, cokolwiek to znaczy. W sensie, że to chyba do historii po prostu obejrzanych przez ciebie rzeczy. To jest tak jak Pandora. Była kiedyś taka stacja. Taka puszka. Tak, niestety później to się okazało, że na mocy amerykańskiego prawa może być tylko w Stanach i trzeba było zacząć kombinować z VPN-ami i z proxy. W każdym razie to było radio, którym ja mu zadałem za 20 kawałków. Po tytułach bardzo znane numery. I Pandora przeanalizowała ich ścieżki dźwiękowe, oni mieli jakiś sprytny algorytm, a potem zaczęła mi serwować muzykę i to było absolutnie niesamowite, bo wszystko praktycznie, wszystko, 85-90% rzeczy serwowanych przez Pandorę mi się podobało. Co oznacza, że faktycznie ludzie w większości lubią melodie, które już kiedyś słyszeli. Oczywiście, że tak. I ja tak słuchałem tej Pandory, słuchałem i bardzo, bardzo dużo muzyki pozyskałem stamtąd, w sensie nie z Pandory, tylko z skądinąd. Też na P, ale druga litera I. Nie, to nie było. Dla pierwszej osoby, która rozwiąże ten rebus, honorable mention. Honorable mention. W każdym razie myślę, że to jest system tych zachęt i rekomendacji działa podobnie jak Pandora. Tak. Znaczy, jeżeli podobał ci się Predator, to spodoba ci się Predator prawdopodobnie 2. Predator 2. Albo Robocop. Albo Alien. Albo jakiś science fiction. No tak. Nie wiem, czy tobie sprawdza się w ogóle ten system rekomendacyjny? Absolutnie nie. A ty pokazujesz, w ogóle zaznaczasz? Kiedyś pokazywałem, ale nie, no ja sobie robię jakąś wish listę i
Nie, to pokazuje mi jakieś strasznie dziwne rzeczy na takiej zasadzie, że po prostu ja naprawdę widziałem już prawie wszystko i tutaj się nie pozuję na jakiś śmietnik. Nie, w ogóle. W ogóle. A tak, to prawda. To ja tutaj... I jakby, więc dlatego zawsze mam potem problem, jak chcę coś znaleźć. Ale spoko, no, odkąd jest Batman, którego mogę oglądać na repeacie, jako szum tła, wiadomo. Ale Batman... Jestem bardzo samotną osobą, musi ktoś do mnie mówić. Czuję się jak ten pies zostawiony na cały dzień w domu. Ktoś musi do mnie mówić. Swoją drogą jest radio dla psów, ale o tym już chyba mówiliśmy. My naszemu zostawiamy włączoną muzykę, jak nie zapomnimy. Tak, no chyba... Który Batman? Bo to jest dla mnie istotne. Batman... O, oczywiście Dark Knight. Dark Knight, dobrze, jakby okay, inaczej. No, przecież nie Batman. Przecież nie Batman z George'em Clooney'em. Znanym też jako George Clooney. Batman i Robin. Niektórzy twierdzą, że był bardzo dobry. No, ja twierdzę, że to jest pierwszy mainstreamowy film LGBT. Znaczy, ja odfrendowałem ludzi, którzy mówią, że Batman i Robin jest dobry, po prostu. Nie, no tak, to... Uważam, że to... To jest niestety problem z Nolanem, że on robi tak dobre rzeczy, one przenoszą te filmy czy rzeczy, które się dotyka w trochę inny wymiar. Nie wiem, w co się publiczność dotykała oglądając Batmana i Robina, natomiast to film, niezależnie od tego, czy Nolan by zrobił swojego Batmana, czy nie zrobiłby, to się chyba, mam nadzieję, zgodzi, że to nie był dobry film. Batman i Robin. I Robin. A, nie, no tak. Znaczy był tam Mr. Freeze, który gdzieś tam, no dobra, zamrażał coś po coś, miał jakiś cel, jakąś motywację. To lubię w tych postaciach komiksowych, że od razu wiesz, co robią z samego imienia. Tak. Ja mam na imię Jacek, ty masz na imię Radek, chuj wie, czym się zajmuję. A tam Mr. Freeze, Mr. Venom, oczywiście, że tak, Batman, Magneto. Robin, no i właśnie Robin to jest ten błąd, bo to nie jest jasne, bo on nie lata, nie ma skrzydełek. Robin jest to chyba najmniej udany sidekick w historii literatury i kinematografii. Wreszcie przed internet jego przerobił na kupę dobrych memów. Tak. A propos memów i polskiego sportu, nie wiem, gdzie zacząć, ale może zacznijmy od drobnej śmiesznostki, czyli pierwszego klubu sponsorowanego w Polsce przynajmniej, tak, na świecie, gdzie się to już przez zdarzyło. Przez kanał YouTube'owy. Przez YouTubera. YouTubera. Kanał pod tytułem Naukowy Bełkot został sponsorem tytularnym. AZS UMCS Lublin. AZS UMCS Lublin. Który teraz nazywa się jak? Naukowy Bełkot AZS UMCS Lublin. Akurat to jest bardzo fajna historia w tle stojąca, bo gość studiował na UMCS-ie. I pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół i znajomych z Lublina, którzy studiowali na UMCS-ie. I dalej na nim jeszcze siedzą jako pracownicy naukowi. Gość grał w tej drużynie. Tak, to prawda. Kontuzja go wykluczyła. Tak. Zapragnął zrobić coś dobrego i zasponsorował drużynę. To właściwie jedyne, co może ewentualnie ludziom zgrzytać w tej historii, to nazwa tego kanału. Nazwa może drużyny już cały. No i teraz nazwa drużyny, bo nazwa kanału jeszcze gdzieś tam jakoś się sama tłumaczyła, że... Tak. Tutaj, jak zaczniemy wam opowiadać o nauce w sposób skomplikowany, to się od niej odbijecie, a ja wam wytłumaczę w sposób mniej skomplikowany. To jest super. W ogóle bardzo szanuję takie inicjatywy. Tylko, że zestawienie tego z nazwą drużyny koszykarskiej, która w ogóle gra w jakiejś trochę wyższej lidze niż niższej, to prawdopodobnie na początku przez pierwsze 3-4 kolejki będzie... W Polsce chyba nie ma za dużo lig koszykarskich, poziomów. Nie wiem, to jest jakaś street... Trzeba było sprawdzić, ale nam się nie chciało. Prawie jestem pewien, że street to nie to samo, co nie, to za mnie fali. Oczywiście, że tak. Chyba tam jest mniej zawodników, wiadomo, ulice są węższe w Polsce niż hale. Super, ale może to jest tutaj jakby pozytywny news, może to jest sposób na to, żeby polskie drużyny klubowe w piłce nożnej zaczęły odnosić większe sukcesy. Przyjmując właśnie nazwy youtuberów, no wyobraźmy sobie, że... Wiem, mam pomysł. Matura to bzdura Warszawa. Matura to bzdura Legia Warszawa. Legia. Nie, ja myślę, że inaczej powinna się nazywać Legia Masochista Warszawa, bo oglądanie Legii... Abstrahuje Poznań. Lech abstrahuje Poznań. No tak, oczywiście. Widzew abstrahuje Łódź, to już jak rozgrywamy tutaj... Poczekaj, Red Lipstick Monster Łódź, no pracuje jak nic. Czy nie wiem, skąd są ci ludzie, ale czy no, abstrahuje nie są z Poznania, to na pewno. Nie, oni chyba... Chyba są z Warszawy. Wnioskując po akcencie niektórych, są z Białegostoku. Ale mogę się mylić, oczywiście. Albo z Łomży po prostu. Albo po prostu, tak. Przyjechali po Łomżingu i takim się rozluźniły struny głosowe. Jest to świetny pomysł moim zdaniem.
Myślę, że możemy stworzyć kilka ciekawych nazw. Jeżeli ktoś to będzie oglądał i zechce się podzielić jakąś ciekawą propozycją, to prosimy, by wpisać w komentarzach nazwę za najśmieszniejszą. Teraz sobie pomyślałem, że... Będzie honorable mention, nie? Też, ale pomyślałem tak jak najbardziej. Ale pomyślałem sobie, że trochę inaczej trzeba skonstruować te nazwy. Na przykład Lech abstrahuje Poznań. Wtedy to ma sens, bo jakby abstrahuje Poznań... To nic nie mówi, to nie wiesz, czy to jest ten... Lech Kolejosz abstrahuje Poznań, żeby już nie było wątpliwości w ogóle. Żadnych. Nie wiem. To ten Lech. Też to ten Lech, tak. Nie wiem, czy każda polska drużyna ma przydomek taki jak Lech Kolejosz. Legia Legła Warszawa. Ale to chyba nie jest przydomek, za który zdobędziesz sympatię kibiców. Jesteś za Polonią. O, Polonia jeszcze zwłaszcza istnieje? Tą Polonią w Chicago. Tak. Chicago. Właśnie, a propos Polonii. Ale już nie za tą Polonią w Ameryce Południowej. A propos Polonii w Chicago, tu słusznie przed programem w kuluarze zwróciłeś uwagę, że UMCS, czyli Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. A nie Skłodowskiej Curie? A nie Skłodowskiej Curie. Shame. Shame on you. Więc tutaj jest prośba do władz uczelni. Zmiana nazwy, taką mamy. Zmiana nazwy, taką mamy koncepcję. Drobną prośbę do nowego roku akademickiego. Marii Skłodowskiej Curie, UMSC. Nawet będzie brzmiało z amerykańska, moim zdaniem. Dokładnie. UMSC. Where do you study? I study at UMSC. UMSC. To brzmi jak wiarygodna instytucja naukowa, bo UMCS. UMCS brzmi jakbyś studiował jakbyś miał jakąś poważną chorobę. Jakbyś miał jakąś poważną chorobę, której żadnemu koncernowi farmaceutycznemu nie opłaca się leczyć. Nie opłaca się leczyć. Bo jest was tylko pięcioro. Świszczący oddech na przykład, tak. Nie, to akurat się na pewno opłaca leczyć, bo wszystkie takie oddech palacza. Oddech szklarza, znaczy tego dmuchacza szkła. Oni mają też pewnie oddech trąbkarza i puzonisty. Pewno. To się na pewno odróżnia. No. Wzrok kierowcy. No. Tutaj trzeba znaleźć taki produkt, w zasadzie krople do oczu i co może leczyć takiego, co wszyscy mają. Czyli tak zwane krople dedykowane kierowcom. Czyli kurwiki w oczach. Kurwiki w oczach. Krople dedykowane politykom, którzy bezsenne noce nad kondycją kraju spędzają, nad rozmyślają. Nad przepisywaniem konstytucji, nad przepisywaniem historii. Przepisz 100 razy konstytucji. Popraw wszystkie błędy, które w niej są. Zrobione, proszę pana. Bardzo dobrze. Good. No dobrze, to oczywiście jeszcze. Poniedziałeczek wieczorem, tak? Co w poniedziałeczek wieczorem? No 100 razy przepisać konstytucję? Nie no, ale to żeby przepisać konstytucję 100 razy, to trzeba się kawę napić. Tak, o tak. Kawę. Rano w ogóle, żeby się rozruszać. Niektórzy twierdzą, że bez kawy nie działają. No jestem prawie pewien, że nie działają bez hemoglobiny i tlenu, ale okej. To też mam wrażenie, że woda pomaga. Dobre nawodnienie ale dobrze, i natlenienie organizmu. Rozumiem, że poddali się tutaj narracji koncernów. Kawowych. Nie, poddam się narracji moich znajomych. A koncerny? Nie, co? Koncerny? No może, no... Wiemy, to takie środkowoeuropejskie, już nie chcę mówić, że polskie, ale takie środkowoeuropejskie, że o nie, kawa muszę, żeby wstać, cokolwiek. Ja nie muszę kawy, żeby wstać. Ja, żeby wstać, muszę otworzyć... nisko poszło. Nie, żeby się obudzić, wystarczy mi spacer z psem. Rozumiem. To masz po co wstać, żeby wyprowadzić tak, psa. Tak, żeby wyprowadzić psa. On przychodzi i mówi, wyprowadź mnie. Weź ja psa. Żeby się budzić. Sądzę, nie. Czekaj, bo myśmy przy kawie byliśmy. Byliśmy przy kawie. No i oczywiście jest wiele metod parzenia kawy. Jest tak zwana fusiasta, czyli cokolwiek to masz w torebce, zalewasz wrzątkiem. Tak zwana parzocha. Parzocha. Bardzo pyszna kawa. Parzocha. Stawia na nogi. Stawia na nogi głównie dlatego, że musisz potem umyć zęby. Tak. I plujesz ziarnami do końca dnia. Nie, to zalewasz przecież zmieloną, a nie całe ziarna. Całe ziarna zalewają Rosjanie, no stary. Nie, no wiesz, że zalewasz zmieloną, no wsypujesz nie, i całe no, ziarna. Mielisz, wsypujesz, zalewasz, się parzy, się pije. Rozumiem, że w Rosji zalewanie całych ziarn nazywa się cold brew. Chyba tak. Cold brew. Co jeszcze mamy? Mamy aeropressa, mamy dripa. Mamy ekspres prawdziwy, mamy aeropress. Kawiarki, kawiarki włoskie. No tak, no i oczywiście drip, czyli tak zwany przelew. Choć oczywiście dla nas przelew, no to jest po prostu takie mechaniczne urządzenie, które wstawiasz... dla nas przelew to są pieniądze na koncie. No tak. Jezu, jaki dzień suchara. Dobra. Jak jesteś freelancerem, to na pewno. Tak.
przelew, to tylko hajs. Że jest filtr, że jest kawa, że tak, wlewasz no wodę. No jest dzbanek szklany i oczywiście Bill Murray pił z tego, bezpośrednio z tego dzbana. Tak, a potem się napił środka żrącego do czyszczenia chyba kanalizacji. Mówimy o kawie i papierosa. Mówimy o kawie i papierosa. Tak. Billy fucking Murray to był, tak. A Wu-Tang Clan pił zieloną herbatę. Anyways, no nic. No i oczywiście ten drip, czyli przelewik prosty, no to jest, jak sama to wskazuje, jedna z najprostszych metod parzenia. Ale oczywiście internet i Kickstarter nie byłby sobą, gdyby nie stworzył wersji dużo wygodniejszej. Ułatwiającej ci wszystko. Ja nie wiem, jak opisać tą maszynę. Jest taka duża podstawka. Powiedz, jak jest. Jest taka mała podstawka. Na dużej podstawce jest pochylnia, a na pochylni stoi czajnik. Czajnik podgrzewa wodę i pochylnia się rusza w odpowiednim tempie, żeby wodę nalewać w odpowiednim tempie, a nie byle jak. Tak. A drugie urządzenie obraca kubkiem, w którym jest filtr, tam, gdzie jest filtr, żeby się woda równomiernie i wtedy wychodzi drip idealny. On spływa do takiego naczynia pod tym jakby ala kubkiem, w którym jest filtr tylko. I masz kawę przelewową. Moim zdaniem to powinni zacząć tłumaczyć fizykę czarnych dziur. Tak to ładnie opisałeś. Najlepsza ludzka infografika, jaką widziałem. Dziękuję. W tej części internetu. I można sobie kupić mówiąc taki... Mówiąc ta część internetu, mam na myśli filmy z wyświetleniami do 1000. Czyli, bo to jest tak. Dokładnie. A potem się kończy woda i Tak się składa, że pokazałeś też akurat... cały scenariusz filmu Armageddon. Nie. Tu się kręci ziemia, a tutaj spada asteroida. Tak trochę było, ale ją wysadzili, a tutaj nic nie wysadzamy. To jest swoją drogą, to jest najgorszy pomysł na pozbycie się asteroidy. Wywiercić w niej dziurę i rozsadzić, żeby dostać wysadzić deszcz na wiele kawałków. Niszczący ludzkość. Żeby tak spadł śmiertelny deszcz z nieba. Nie, ale tam zrobili tak, że ona się rozdzieliła i ominęła ziemię i tylko drobny deszczyk spadł. Więc wiesz, to było sprytne. Wszystko 11 km w dół załatwiło sprawę. Najbardziej niepotrzebne urządzenie do parzenia kawy chyba zrobić w historii człowieka. Najbardziej niepotrzebne urządzenia. Koło, kilo, łopata. Konstytucja. Przepis 100 razy. W każdym razie urządzenie jeszcze może na koniec powiedzmy, że można kupić na Kickstarterze. Oczywiście. I to nawet wygląda tak, jakby już było zaprojektowane i przetestowane. Tak, jest zaprojektowane, jest przetestowane. Mają już model testowy, który się sprawdza i działa. Oni się chwalą, że to wszystko jest ręczna robota, że to jest wszystko w aluminium, w drewnie, w plastiku z elementami z brązu. Oczywiście. I tak dalej. Natomiast w dalszym ciągu uważam, że... I dają gwarancję na całe życie, co ma sens, bo jest to urządzenie elektryczne, a jak wiadomo, one nie potrzebują zewnętrznego zasilania. Nie, oczywiście. Elektryczność bierze się z powietrza i z zimnej fuzji. To już każdy wie, że wystarczy. Każdy oglądał Powrót do przeszłości, wie, że taki reaktor na ten się wrzuca tylko śmieci i dolewa piwa. I działa. Dożywotnia gwarancja to naprawdę odważne słowa. Tym, wrzuca się śmieci, dolewa piwa, to brzmi jak opis procesu... To brzmi jak Woodstock. To brzmi jak festiwal Woodstock. No, taka prawda. W każdym razie za 450 dolców możecie być bakerami. Czyli 450 dolarów. Jeżeli dobrze doczytałem. Nie, dobrze, jakby tutaj nie stawiam pod znakiem zapytania. Bo jeszcze jest za 350 coś, jest. The Big Deal Ale White. Bez prądu. Getty Automatica Ivory White. Przepraszam, już od 350 możesz mieć Ivory White, a za 450 jest Automatica in True Black. Co ciekawe, jest w ogóle bardzo mało dostępnych tych opcji. No, nie wiem, jak one koszulki sobie... Może sobie policzyli tylko tyle, żeby zebrać pieniądze, które są im potrzebne, żeby nie zrobić na dzień dobry rocznego opóźnienia w wysyłce. No tak, ich, bo będą musieli to produkować wszyscy rzemieślnicy na półkuli zachodniej, będą musieli się za to zabrać. Tak, i to ci, co potrafią obsługiwać narzędzia. Kuć w metalu i kuć w brązie. Prosta piłka. Więc tak, jeżeli ktoś chce wesprzeć, to... Nie polecamy. Oczywiście, że nie polecamy. Boże, 350 dolarów za... 350 dolarów za maszynę, która lepiej, lepiej przelewać przez ten hajs kawę. Wiesz co, smak dolarów. To jest pomysł na startup. To jest pomysł na produkt. Smak dolarów? Smak dolarów. Czy co, wrzucasz dolary? Filtry zrobione z dolarów. A,
filtry zrobione, ale to chyba podpada pod jakąś ustawę o niszczeniu pieniądza. A z drugiej strony, to my nie mieszkamy w Ameryce, to możemy. Możemy. No jak śpiewał WWN, hej, ziomal, pal hajs, to zamiast palić hajsu, możemy przepuszczać przez niego kawę. Wodę, ciepłą polską wodę. Ciepłą wodę i wtedy masz, biedoto, posmakuj, poczuj, jak smakują dolary. Takie. Nie, to nie jest dobre hasło chyba na ten startup. No jest, ale może... Może bez biedoto? Czy przepuszczasz przez... Ja myślę, że żart, ale to opowiem go później. To jakby w mojej głowie się to ułożyło w ciąg skojarzeń. Czyli poza... Dam taki hint, że inspiracją było jedno z opowiadań Jasmin Rezy. Pozdrawiam. Chyba, że w odcinka i kończymy te cuda poniedziałkowe. Myślę, że dobrym warzywem. Ja po tym twoim opowiadaniu Jasminy nazwiska nawet nie dosłyszałem. Reza Pachlawi. Nie. To jest imię. Okej. Okay. Dobra, nieważne. Pozostałem wstrząśnięty. Myślę, że warzywo odcinka jakieś takie słodkiego. Proste. Stevia. Mój ojciec wczoraj przywiózł mi stevię ze swojego ogródka. Okej. Okay. Stevia. Na słodki tydzień. Na słodki od tydzień. Nas, dla was. Tak, stevia. By us, for you. Bardzo dobry pomysł. Podpisuję się. Stevia. Janusz z Fertapu. Site? Hashtag. Site? Nie, Legia Warszawa. To moim zdaniem tylko pokazuje wyższość globalnego kapitalizmu nad gospodarką opartą na pracy. A co, hashtag? Nie, to że Legia odpadła. A, okej. Okay. Legia. Pozdrawiamy. Nie, tu się pokazuje, że Legia w naszym sercu. Warszawa. Jezu, ale nas dojadą. Nikt tego nie ogląda. Do widzenia.